Cześć, 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 witam was, z tej strony Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z naszego customu The Mystery. Jest oczywiście ze mną Ania, zapomnijka. Cześć, witam. I Desero. Hejka, kochani. Powiedz mi, jaki masz plan na to? No właśnie. No jak tutaj jest ta jaskinia, tak? No dobra, no. Jestem tu już, płynie po mnie wodospad, cycki mam mokre. Tak, i co? To dobrze. Więcej nie trzeba. Mis mokrego pod koszulkę już mamy. Tak, i co? Aha, dajcie tym sposobem końca. Odskoczyć do tyłu łapki, dobra. Się samego końca, idźcie wzdłuż tego wodospadu. Czekaj, mam. Ale jak... O... Tak? W sensie jak? A wiesz, bo ja wyszłam stąd w ogóle i widzę ten wodospad, ale gdzie no mam no to iść? Na prawo, jak szliśmy do jaskini, to tam sobie przez... Tam, gdzie skrzynkę rozwalałyśmy. Aha, aha. Dobra. No i tam się chycić łapkami przy tym wodospadzie. Tak, dobra. No i później przechodzisz tam mniej więcej ustawiona, żebyś była do tej wnęki, no i odpychamy. Odskakujemy z łapkami, żeby, wiecie, tym cheatem tam sobie wskoczyć. Tak, ale nie, widzę, że tutaj nie trzeba cheatem, znaczy, bo no nie wiem, możesz niżej zejść, tak? Jak pójdziesz do samego końca tego wodospadu, to potem można niżej zejść. Aha. I tam no to jest... nie wiedziałam. No. Ej, no ja myślałam, że to prąd wyłączyło, to co to wyłączyło, nie rozumiem. No, my jeszcze dopiero idziemy. To nie wiesz co, nie pokażę. No... A słuchajcie, a myśmy jeszcze nie byli tam w dole, w tej wodzie. No, nie byliśmy. A kurde, tam trzeba będzie o tym pamiętać. Teraz mi się przypomniało. No to płynę tam, no bo co? No to dobra. A co dźwignia zrobiła? No właśnie, byłam przekonana, że wyłączyła prądy, ale nie wyłączyła prądów. Przy młynku. Aha, bo tutaj... A, młynek. No, te są w ogóle świetliki. No, znowu świetliki. No ale tu jest na dole dalej zamknięte pod wodą. O matko, ale zamknięte? Wydawało mi się, że się otworzyło. Coś ja nie mówiłaś, że się otworzyło? No. No, nie, coś mówiła w jakimś no odcinku. Ja mówiłam, że ale to się mówi... otworzyło to w środku sali. Nie. Nie? Nie. Jest zamknięte. W tym podwodnym przejściu, tam, tak, gdzie był ten rożek taki. Tak. Zamknięte. Nie otworzyło? Nie. No to ja nie wiem, co to zrobiło w takim razie. Aha, widzę, ta bramka się otworzyła tu. Kurde, nie mogę doskoczyć. Dobra. Do tej dźwigni. A jak ty doszedłeś tam do tej bramki, też wodospadem, tam ta co była zamknięta? Tak. Mhm. No to ona się otworzyła. I znowu jeszcze, znowu do góry? Tak. O, świetnie. Niestety. A czekaj, mam tą cutscenkę. No, ja nie zwróciłam po prostu uwagi wcześniej, co się otworzyło. No, a tu się otworzyło. No, bo tu się ta kratka otworzy, no. Faktycznie do góry trzeba. No i te koło ruszyło. Ale to trzeba to wejść taką samą drogą? Jeszcze raz? Jakbyśmy tam wchodzili? A nie można tutaj? Nie, ja właśnie... Zaraz na prawo... Może. Tak, chyba można ten gzyms, tylko żeby na sufit tutaj nie... Zaraz na prawo, nie? Się wychodzi od tej dźwigni. No, no. Tak. Mhm. Aha, dobra, no to spoko, przynajmniej nie trzeba dookoła. No, no, no. O kurde. Kurde, życie mi miga, wezmę sobie jedną... A co tu? Jakieś zagadki? O, jakaś dźwignia. O matko, ile dźwigni. Dobra, co jest? Oczywiście coś jest. Dźwigni. A co tutaj jest po prawej stronie? Właśnie to jest jakiś rożek taki śmieszny, nie wiem. Po prawej stronie są drzwi. Jeszcze świetliki zaatakowały. No, myśmy je mieli wcześniej. Są jakieś drzwi potrójne, jak się pójdzie tak na prawo. No. No to co? Dobra, biorę środkowe. Czyli... ale... A tu... Ale jesteś tu, nie jest cztery. A ta jedna jedyna tutaj przy tych drzwiach, to co ona robi? Czy nie wiem. Nie wiem. Środkowe otwiera te pierwsze drzwi. A tu... A po lewej? Tak, kombinacja. Tu jest, po lewej kolejne otwiera. Co? To by było zbyt proste, żeby tak wszystkie trzy i co? No, no przypuszczam, że trzeba zrobić jakieś takie przejście, jakaś kombinacja. A nie, pewnie. Dobra, to nie. To środkowa lewo, to myślę, że będzie ok. Środkowa ja lewo. Ja środkową i tą przez drzwi. Dobra, przy mam drzwiach. To. No. Środkowa lewo i tą przy drzwiach. No, no to tak myślałam. Właśnie. Nie, już żeby tu nie było tak ciemno, ja nie mam już flar. No, ciemno.
i pełno świetlików. Ja nie mogę tak strzelać, ojej, bo naboje wytracę. Co, znowu mnie świetliki zaatakują? Znowu jakaś ładna sala. Scenka. Jakiś kościotrupek był po drodze. Wow, wpadłam do dziury! Była jakaś dziura zamaskowana. Aha, widzę ją. Z tą, tam z jest drabinką się tak, chwyciło. Jest drabinka tam, faktycznie. O, oh my god. To ja tego nawet nie zauważyłem. Dość spora sala. Dość. No. I cały czas słyszę znowu te nożyce. Tak, ciachaczki są. Mhm. One nas nie ominą. Bardzo ładna ścieżka dźwiękowa została tutaj wykorzystana. No. Tworzy klimat. Wow, wow. No teraz pytanie, czy schodzimy tam do tej dziury? Czy idziemy? Ja bym proponowała najpierw do dziury. Dziura, no, tak? Ja nawet jej nie zauważyłem. No właśnie, bo ona jest ciemna, jak nie powiem to. Ale o nie, to tam to... trzeba zejść z flarą. Ja tu nie dam. No super. Wchodzę. A tu jest ta dziura. Nie, to są kolce jakieś. Tak? I brama no. jest jakaś. Widzę bramę. A, to co, schodzimy tam? Wiecie co, na razie nie, bo brama jest zamknięta. No i są kolce tam. Brama jest zamknięta, więc nic tu nie zrobimy. No dobra, a tu? Jestem na tej wyspie na środku. No, tak się rozglądam. Biegam. Ja na razie, wiecie co, może sobie zanurkuję, troszkę tu popływam. Może coś znajdę. Dwie bramy zamknięte. Jakieś naboje by się przydały. Flary. No, ta naboje, ten flary. A ja wszystko. Chociaż mi jeszcze nie brakuje aż tak. A czy teczkę masz? Jeszcze mnie tak nie przepiliło, ale... A to jest drabinka w ogóle na górę. Widzieliście? Aha, tu. Nie. Te krzaki? Nie. Normalna drabinka. Normalna drabinka. A jest. Normalna drabinka? Po prawej stronie za filarem. Tak, ten jeden filar. Takim smokiem. Jakby. No, ale tam okay. trzeba by było też jakoś dostać. Aha, o, widzę sekret, głos. Tylko jak się do niego dostać? O. Jak się do niego dostać? To jest pytanie. A, jest sekret. Mhm. Czy jak przejdziesz obok tych głów, tych węży, to one podpalają? Nie wiem. To, nie, normalnie, dobra. Czy tutaj można no, ten rożek skoczyć? Czy ja tu można wierzyć. Ej, jest normalnie bezpośrednie dojście. No właśnie też, też mi się wydawało, że to tak będzie działać. Myślałam, że to dla wysiłku. Lajcikowe sekrety. No. 6 miało być, tak? Tak, 6. Dobrze, ile to mamy już teraz? 3. Będzie. Czy po czy? Dobra, tego sekretu rożek tu jest? Nie, jakiś nie. A, i co znowu na drabinę? Trzeba. No dobrze. Trzeba. Dobrze. Niech będzie. Niech będzie. Chyba dobrze idziemy. Chyba no jakoś tak wszystko po kolei. No bo tam jak mówisz w tym... W miarę sensownie. W tej głównej sali ten dół był zamknięty. Tak. tak? No bo ja odskoczyłam, prawie na dół zeszłam, odskoczyłam do tyłu, no i bramka była zamknięta. No to dobra. Też musimy o tym pamiętać. Mhm. No i tak jak mówisz wtedy w poprzednim odcinku, że te dwie bramy się jakieś tam otworzyły. No ja zanotowałem, że to są jedna obok drugiej, więc no, nie wiem. No, ja tak samo. Wydaje mi się, że nie, ale nie tak, będę się sprzeczać. Bo może macie rację, ale ja byłam przekonana, że ta na dole nie miała drugiej żadnej bramy obok. No bo to w sumie byłoby bez sensu. Ale chyba, że mówię, może być tak, że macie rację. A ja sobie coś po prostu uroiłam w głowie. Dobra. No to teraz po lewej stronie od drabiny, tak? Wchodzimy. No tutaj, właśnie tak chciałabym się dostać, ale ona mi nie chce tam doskoczyć. Aha, no to przy ścianie, nie? Mocno no. przy ścianie się przytulcie. Przytulcie się do ściany. Przytulcie się. A ty już rozumiem, tam jesteś. Tak, to jest dźwignia. Która coś? Chyciło się wielce. Jest ognisko, coś za tym ogniskiem? Nie. A, to czasówka jest, okej. Okay. To jest czasówka, a co ona tak, robi? Oh my otwiera gosh. Naprzeciwko od razu wrota. Aha. Więc trzeba biec. No dobra. Boże, się przestraszyłam, nic nie mówisz.
Jezu! Dopiero teraz, jak mi powiedział. Zabiło was? Nie. 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 Nie, ale poczułam trzęsienie ziemi. Tak. Matko, tu są te cechaczki. Coraz bliżej jest słychać. Dobra, są. Ja się jeszcze troszkę tu cofam, bo to były takie wnęki. Chciałabym zobaczyć, co tam jest, ale nie ma nic. Mam ci wydać flary. Da się pod. Przejść. Ten se cały czas, słuchajcie, pruł z tymi flarami, a tu już no. Kupa. Ale tutaj jest jakaś wnęka? Co to za wnęka? Ojej, to już trzeba z flarą zejść. Weź mi jeden. Się droczy ze mną. No tylko jej, tu się kamera dziwnie zmienia. Nie no, widzę taki... O, tu jest ten. Dziwnie. Robi dziwnie. Trochę mnie ciało, muszę God. Sobie... Ojej, my mam... Ile mam? Aha, 6 małych. No dobrze. Na jakiej zasadzie to działa? Aha, gdzieś... Gdzie te ciachaczki są? Aha, tu. Jezu, kamera tu się zmienia, ja walę. Nie mogę tego przejść, bo kamera się zmienia. Aj, kolce. No właśnie, co? A ta dźwignia, nie wiecie, czy to jest jakaś czasówka? Nie wiem. Jeszcze. Chyba nie. Jeszcze bym chciała wiedzieć, co to zrobiło tak na dobrą sprawę. No właśnie, nie wiem. Cały czas ja jakby wyłączyło sobie. Ogień chyba? Da się ją odciągnąć w każdym razie. Aha, no to dobrze. Nie wiem, jak te ciachaczki przejść. Kucnij sobie. No kucnij i rol. Myślę, że... No to byłby dobry pomysł. A ja, wiecie, biegnę, nie? Może wyłączyło kolce? Nie, nie wyłączyło kolce. O nie. No. Ja nie wiem, co ja to nawet co z było. Romem, słuchajcie, zginęłam. O co chodzi? Tym razem. Trochę mnie pociechało. Może ta kamera jest jakaś zielowa. No co to tworzyło? Co to zrobiło? W tym pomieszczeniu coś, czy nie, gdzieś? No, chyba no właśnie, nie. Wydaje mi się, że chyba gdzieś mniej. A tu jest drabina do góry, bo mi się wydaje od tych kolców. No jest, ale tam są kolce i nie przejdziesz. A nie, to nie, to nie jest drabina, sorry. Co to zrobiło? O, to nie jest czasówka, mam nadzieję, nie? Nie. No to co, wracamy się, no, tak? Wróciłam no, się, ja się to wszystko wróciłam. Na razie jest pozamykane. To jest zamknięte. O co chodzi? Wyciachaczki. Powiem wam, że nie wiem, mam zagwózdkę. No. Troszkę dupa. Troszkę. W sensie pupa, przepraszam. A po drodze nie było jakichś drzwi, czekajcie. To nie, dziwne, bo to tak jest, wygląda, jakby tam właśnie miało coś być. A słuchajcie, a tutaj właśnie w tej sali, gdzie te węże były, to... No to jestem tu, nic się tu nie otworzyło. Aha, jesteś tam, no. I tu zamknięte te bramy no. Dwie. Nie wiem, o co chodzi. Aha, brama się zamknęła w ogóle, jak wyszłam stamtąd. A mi się nie zamknęła. Też nie? Mam otwartą cały czas. Okej. Ale pomimo. Nie chcą mnie tam. Słuchajcie, ja myślę, że tam coś na dole. Nie wiem, takie mam... Też mi się tak wydaje, bo tutaj nie ma nic. Nic. A, super zaskoczyłam. Ja to zapiszę w tym miejscu, ale ja się tam wrócę save'em. No ja też jestem tu. Powrotem. To dźwignia. Może w tej dziurze. Się otworzyła ta brama. A, jeszcze dziura, właśnie. Myślicie? Tego jeszcze nie sprawdzaliśmy. O Jezu, zabijać. No to... Tylko nie wiem, gdzie to jest za bardzo. No ja nie widzę tu tego. No, powiem wam, że tutaj to tak ciężko. Jesteś, Aniu, tam, gdzie ta dziura? No, jestem, tylko... No i... Tylko nie wiem, jak ja mam tam odskoczyć. Ale... Czy się otworzyło, czy nie. Światło się świeci, ale... A tą bramę widać z dołu. Tylko nie wiem, czy ona się podniosła do góry, czy nie, bo nie wiem, na jakim poziomie ona była. Gdzieś mniej więcej na dole. Mniej więcej prawie przy samym dole.
Ja zaraz sprawdzę to, ja wam powiem, bo... Nie otworzyła się. No to ja nie mam pytań, nie wiem co. Słuchajcie, a tam na dole w tej wodzie. Ale w tej wodzie tu... Aha, w sensie... No jeszcze sprawdzę tam tej wodzie, o Boże. Ale czekajcie, bo tu się wrócić nie da. A, czy nie da się tu wrócić? Nie da się? Nie no, musi się dać. Idę, czekajcie. O tu. Ale to by było za daleko, no nie wierzę, że tak. No, no słuchajcie, tam gdzie jest ciechaczka, to nie. Byłam tam przed chwilą. Matko Bosko, no nie wrócimy się tutaj, bo się nie da. Nie no, wróciłem się. Wpadam do tej wody, do tej naszej głównej sali. I aha, tu jest tak, drzwi są zamknięte. A tu, w tej wodzie, tam głęboko wejdę tu, o. Tutaj. Będę dalej. Hmm. Tu. No tu gdzieś wypłynąłem. No desełko. Tu otwarte jest, Ania, dobrze mówiła. No dobrze, ale to było zamknięte, no przecież sprawdzałam. Tak? To może teraz się otworzyło. No jest teraz otwarte się otworzyło. Teraz. No to dobra. No dobra, to trzeba się tam wrócić. I tu jest artefakt. Zaraz. Jakiś taki bardzo ładny, powiem wam. Ale gdzie wy macie otwarte, bo ja mam nadal zamknięte. Snake Gem tutaj jest. W tym dole, tak? Tak, ja tam mam zamknięte. Ja mam tu otwarte, nie wiem jak... Ale nie wrożek, nie? Nie wrożek. No nie wrożek, normalnie tam w sam dół. Mam no zamknięte. Okay. O mój Boże, to czegoś nie zrobiłaś? No, a jak ty masz? Przecież. No ja jeszcze dochodzę, to ja nie wiem. A dobrze, no jestem ciekawa. No ja to mam zamknięte, słuchajcie. A no to... Ja nie wiem. No a co wam się, co, skoro wiedzieliście, że to jest otwarte, to skąd wiedzieliście? Jaką dźwignię przesunęliście? No to było jakoś, no ja mówiłam, nie że... pamiętam tego. Znaczy no mi się wydawało, że to była tamta dźwignia w którymś odcinku, ale którym... No dobra, ale pak kojarzysz miejsce? Nie. To nie, ja to mam zamknięte. O, ale jaja, Boże. Ale jaja. No. Czekaj, zaraz zobaczę, czy mam... Otwarte. No ja mam otwarte. No, no. No to coś zostało przeze mnie przeoczone, tylko co? Bo dziwne, bo no, robiliśmy praktycznie cały czas to samo. No właśnie. Chyba, że coś wczytałaś grę na przykład i... No nie, nie. Tam, przy jakiejś dźwigni coś nie pociągnęłaś. Nie kojarzysz, Grzesiek? Która dźwignia? Bo tą tutaj koło wodospadu no, masz, tak? To koło mam. Wodospadu masz. Dwa pionki były tam tak, na górze. A słuchaj, jaka tam była dźwignia tutaj, gdzie ten wilk na górze, jak ten gem trzeba wtrynić? No, jestem tu. To tam trzeba było iść do tej jaskini, tam była no jakaś? No to tak, to była naścienna, to ja to zrobiłam. Dobra. Więc nie mam pomysłu jeszcze. Przecież ty nie wiadomo, ile tych dźwigni nie było. Na dobrą sprawę. Idę jeszcze raz do tej jaskini, ale... A tam na górę, jak się szło do jaskini, było coś? Nie wiem, co tu było. Sprawdzę sobie. No tam było to skakanie po tych kładkach zaświecających się, nie? No. Czy tam były jakieś dźwignie? Nie. Tam był tylko sztylet, znaczy przynajmniej ja miałam. No tak, tak, sztylet, tak. No to aha, no, to tu był ten sztylet. No to dobra, no to tu mam wszystko zrobione. Dźwignia ta naścienna jest przeciągnięta. Bo słuchajcie, tych dźwigni nie było nie wiadomo ile, także no... Tutaj w wodzie na dole też była dźwignia, nie? Taka... tak, tylko że tu miałam można właśnie było jedną, a wy mówiliście chyba o jakichś dwóch. Pamiętam to, mówiliście o dwóch dźwigniach, tylko czy to jest... W wodzie? Tak. W tym głównym naszym tym? Tam, gdzie... No gdzieś tam wodospad, tam, gdzie się otworzyła... To musiał być chyba moment gdzieś, gdzie tam. Gdzie byłaś trochę za nami. Myśmy byli trochę wiesz do przodu. Co? Był taki moment? No tak mi się wydaje, że był. Czekajcie, bo tam, gdzie były te ryby, gdzie trzeba było to dookoła tej sali z wodą chodzić, co pamiętacie, co Frodo powiedział, że to jest powrót? To chodzenie dookoła tej sali, pamiętacie to? Chodzenie dookoła tej sali... No, 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 to było taka... No, ale było coś takiego, no. No, no to powiedz mi... Ale tam Tam była nie jedna było tylko dźwignia?
No, taka sufitowa, tak, chyba podwodna. Tak. To jedna tylko. Tylko jedna. To ja więcej, no to ja więcej dźwigni nie pamiętam. O, masakra. No nie, no to chyba byście musieli mi dać save'a, ale jestem bardzo ciekawa u was na nagraniu, co to no, otwiera. No właśnie. Tutaj, tutaj jeszcze w tej wodzie też zrobiłaś, nie? Tam. Chyba, że... bo i tak musimy przerwać nagranie. Chyba, że mi powiecie, tak przelecimy, co tam, gdzie to mogło się otworzyć, to ja bym sobie ewentualnie podleciała poza nagraniem i to otworzyła. No, albo to, albo to. No bo rozumiem, że mieliście cutscenkę, tak? Że to się otwiera. Tak, no bo właśnie ja widziałam, no właśnie, a że ja tego nie miałam. Bramka się otwiera, no. No właśnie. Tak, i ty w tym momencie tam nawet... No i wtedy, w tym momencie powiedziałam, nam, że nie, no, powiedziałaś nam, a ja że powiedziałam, nie, że nie. Możemy no to... na nagraniu zobaczyć, no. No to na nagraniu to zobaczyć. Dobra, to zróbmy to, cięcie. Zróbmy tak, cięcie. Tak, tak, za chwilę będzie. Hejka, kochani, jesteśmy z powrotem, ale tylko na chwilę. Słuchajcie, przeoczyłam tutaj, tak, przeoczyłam tutaj bramkę, która się otworzyła po tej dźwigni sufitowej. I tutaj, co? Aha, i wy jeszcze tu wypłynęliście. Ludzie. Tak. I tu jest dźwignia, i kochani. I tam jest dźwignia, no. I teraz widzę tą podwodną, okej. Okay. No to co, ja zrobię kolejne cięcie i widzimy się tam w miejscu wpłynięcia tym dołem, no bo bez sensu, żeby to po prostu widzieli widzowie. Także zaraz chwilkę do was wracam. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Jesteś. Lama Natalia już jest. Teraz myślę, że już będę mieć otwarte. Albo może zrobiłam jakiegoś loada? Nie, jest otwarte. Tak? Tak. Jej. Dało się. Ładny gem masz? Jeszcze nic nie mam. Nie teraz masz? Mam. Ale on ładny. No. No. Nie ma tu nic w tej sali? No właśnie, można wtrynić tą, ten pierwszy tą płytkę. Ale no, ja nic nie wtryniałam, bo nie wiedziałam. A nawet, wtrynię, ale mam. To w sumie można tam na koniec chyba zostawić. No dobra, to teraz co? Ten z tym ja gemem do góry, tym, tak? No, dobrze. Tym, no wtrynię właśnie. No przy tym wężu. Rozglądam się tu. Kolejne ognisko. No i ciachaczki. No! Dużo ciachaczek. To czyli w końcu może to te, które ciągle słyszeliśmy. Może tak być. Aha, bo jest ognisko dużo. Bo nic nie ma, tak? Aha, no, już ginę. O, świetnie. Czy tu można jakąś... Nie, tak nie. Czyli trzeba się złapać? O kurczę. Jest tak, ale jak to zrobić? Niebezpiecznie trochę. Ale te kolce... Dobra, co my tu mamy? Fajnie. Słyszę je intensywnie. Nie wiem, cały czas mnie dziabią. Spróbuję tak troszkę, słuchajcie, na prawo. Na tą no właśnie prawą też próbowałam wcześniej, ale to jest ciężkie, no. Nie, cały czas mnie dziabię. Chyba, że słuchajcie, na prawo pochylnie i od razu wykręcić. Ja myślę, że tu mogłaby być stópka wikingowa. O mój Boże. Co to ten było? Bo mi się wykręciło tak dziwnie, bo tu po lewej stronie chyba jest taki fragment, na który można skoczyć. O! Znaczy jest bez ciachaczek, tylko nie wiem, czy ktoś nam to da w ogóle. Po której? Po której? Po lewej. Po lewej? Wejścia. No. A... Tylko, że on jest taki, no nie wiem. Mówisz? Dobra, spróbuję tu. Aha, no bo to tak działa. Generalnie ona zjeżdża wszędzie mi tu. No. Dobra, udało się. Wiecie co, ja sobie po prawej stronie bardziej stałam przy tej zjeżdżającej pochylni. Maksymalnie jak najdalej się da skoczyłam do przodu, zrobiłam rola w powietrzu, no, właśnie i tak trzeba było wykręcić. Tak myślałam, że to tak. No, no ja też. Właśnie próbowałam to, ale ja to tak nie umiem.
Ale myślę, że dałoby radę to też przeskoczyć bez łapek, ale to już jest wyższa skrzydła. O Jezu, to jest czasówka. O, dobra, uff. Dało się. A czasówka do czego? No, to się takie podwyższają kloce, tylko zastanawiam się do czego. Czego to się podwyższa? Aha, do drzwi. Zobaczę. O, to jest ta brama z tego, z... Właśnie nie przyjrzałem się jeszcze, bo... Próbuję... Noż, kurde... O, kluczyk mamy do wsadzenia, w końcu. W końcu. Ale to mi opada zaraz, gdzie jest ta drzwi? Aha, bo tam jest dźwignia tu. No dobra. I co, te drzwi się otwierają. A do tej wody... Aha, więc nie ma. No dobrze. To co, idziemy tam? Łap się tego, nie może się złapać mi tej dźwigni. O kurde, ale to jest zgrzyłowane. No, troszkę. Próbuję tak... Oho. O! Jest! Udało się. No nie. Ale można szczytować, jeszcze stoję, a ona już opada, nie? No. Ta skrzynia. A faktycznie, to jest dziurka na klucz, ale śmiesznie. Z kulki. Dobrze, żeśmy ten klucz wzięli. Jaki byłby przypał? No. Jezu, low zrobiłem. Jestem świetny. I zrobię jeszcze raz. Okej. Okay. Tu w ogóle żadnych znajdziek nie ma. Tak swoją drogą. Ja nie zrobię teraz tego drugiego. Wiecie co, tutaj jest jakaś dziwna zagadka z przesuwaniem skrzynki. Czyli takiej klatki. Bo tu widzę tak, jest jeden symbol, tam nie, jest nie drugi. Tego. Robisz. Nie to też. Jak ja zrobiłam, to na pewno. No zrobiłem raz, tylko sobie nie zapisałem. O. Nie, to już spada, nie wiem. Dasz raz, Krzysiu. To jest jakaś dziura z ciachaczkami. Dziura z ciachaczkami? Gdzie masz? No, na dole, jak się zejdzie. A tam, dobra. Taka zielona. To może tam trzeba. No, wygląda na to, że tak, ale nie wiem. Tylko wiesz co, jeszcze mnie tak zastanawia. Ja się jeszcze... Bo jedną można wsunąć, czy nic się nie będzie... Jedną można wsunąć, czy nie można wsunąć? Czy nie można żadnej wsunąć? Który to był zapis? Tu. No, mnie nie to prawda. No, jedną można wstawić. Ja spróbuję... Na boję. Jedną postawić na jakieś miejsce i zobaczyć, czy coś się stanie w ogóle. Jak tam, Grzesiek? No, wziąłem naboje. A naboje? A, jakie tam były naboje? No właśnie. No były obok bramki, były naboje. A co? Super. A gdzie tu można wtrynić klucz? Gdzie tam mówiliście, że tu można wtrynić klucz? No tam no, się na dole ci się opuściła. Obsunęło. Ja się wracam po naboje, bo ja nie mam, a ja chcę. No nie, ja też nie mam, ale nie chcę mi się wracać w tym nie razie. Nie no, ja jestem zdesperowana trochę. A tu jakiś ej, nie wrócę się, bo ta bramka się zamknęła. O, super. No to ja to pierniczę. Tak. Nawet słychać było, że się zamknęła. A tu po bokach nie ma nic, tych haszczach? Sprawdzałam, nie. Dobrze. A tu jest dźwignia jeszcze coś... na dole. A, coś na do przesuwania, samym dole. Tak? Widziałaś tą dźwignię na dole? A ja. No, jest. Tu jak się przejdzie przez te haszcze. Nie, tak? Na dole w ogóle. No to nie wiem. Ja przeszłam przez ciachaczki. Jeszcze nie. A co tam jest za tymi ciachaczkami? No właśnie jakaś dźwignia taka w dole i coś mi się obsunęło, ale nie wiem co za bardzo. Nie toperek. To ja jeszcze nie idę przez te ciachaczki, bo ja tą dźwignię przesunęłam i zrobił mi się cały ten pomost, że mogę tą pierwszą skrzynkę przesunąć. Tak, mi też się zrobił pomost. A wyście przeszły przez te ciachaczki, jeszcze tak? Nie, ja jeszcze nie. No nietoperek nie je. No, ja przeszłam przez ciachaczki, zrobiłam dźwignię taką w dole i wydaje mi się, że się podniosło tutaj takie pudło, żebym mogła przesunąć jedną skrzynkę. No ja teraz idę tam też do tylko... tych ciachaczek. Aha, bo tu jest jeszcze jakaś dziura. A macie pomysł, żeby te skrzynki były w miejscach, gdzie woda leci, tak? Dziura. Taki jest pomysł?
No, znaczy tam... Takie pyszki jest... są, tak? Takie... No. Tak, tak. Bo chyba to jest jedyne miejsce, gdzie można coś wsadzić. Tylko ja już się zgubiłam. Widziałam jeszcze jakąś jedną dziurę. A jak przejść przez tą drugą ciachaczkę? Jak żeś to zrobiła? No po prostu... się tam, no. Czy tu się przekucałam, no. Ale no właśnie, jak ja wsuwam do góry i nakłócane, to mnie zabija. Znaczy, no mi zostało trochę życia. Aha. Taki minimalny pasek. No to ja sobie może trochę podreperuję. No. Aha, bo to była ta dźwignia. Ej, ale bez sensu, bo ja przeszłam to i to była ta dźwignia, więc nie rozumiem. To po co ja przeszłam przez te ciachaczki? Aha! Nie rozumiem fenomenu ciachaczek. Po co to jest w takim razie? Może w tej dziurze coś jest? Wiesz co? Wydaje mi się, że najpierw trzeba będzie przesunąć te skrzynki, a potem jeszcze raz przełączyć tą dźwignię, bo ona chyba jakby wysuwa te bloki i chowa niektóre. No dobra, ale dalej nie rozumiem, po co są te ciachaczki. Bo można sobie wejść z jednej i z drugiej strony. Przecież tu można normalnie. Normalnie, dlatego nie rozumiem fenomenu ciachaczek. Dziwne to jest. Może miało tak być, że mieliśmy tędy właśnie przechodzić jakoś. Nie no. Co tam autor miał na myśli. No. Chodzi. W każdym razie to jest dziwne. A powrót. Można teraz wrócić? Jak podniesiemy znowu tą dźwignię? Bo teraz nawet mi ciachaczki skończyły. A nie. Przez chwilę przestały jechać. A właśnie, może teraz... Aha, powrót. No powrót, okej. No, dobra. No tak, bo teraz nie wejdziemy tam. Teraz to ma sens. Jakiś, ale jakiś tam ma. O, masakra. O nie, będzie ciężko. Ale ten powrót taki, powiem wam. No ja ginę jak stonka po prostu. No ja też. A tu można zejść na dół? Co w tym dole jest? Tak, nic tam nie ma. A, nie ma nic, dobra. Dobrze. Dobra. Tę pierwszą jakoś. No tam trzeba po prostu spuścić się na dół. No, nie tak. Pomyślałem, słuchajcie, że tam kolce są. Ta druga mnie ściekała. Nie przesadzajmy. Okej. Okay. Ja bym dał. No. Okej. Okay. Aha, i tutaj zrobił się mostek. No dobrze. I może te drzwi się teraz otworzą. Fajnie by było, bo w sumie możemy już, jakby się otworzyło, to byśmy mogli zakończyć sobie w sumie ten odcinek. Okej. Tak, otwierają się drzwi. Czekaj, bo ja nie mam tej drugiej skrzynki, więc ja no, chyba spokojnie. Trochę gorzej. To jest, ale to druga nie to było nie, nic nie robić, trzeba było tylko nic to robić. Znaczy, nie, że nic robić, tylko ją przestawić na prawo, ale tylko... nie trzeba było żadnej, wiesz, mostu. Aha, robić, żadnej dźwigni. Nie. Dobra. To nie przechodzimy tam na razie? Nie. No, ale chwyć ją. Czemu ona jej nie chce chwycić? Jak to z sekretami stoimy? Mamy 3. Na 6. No i jeszcze takie dwie tablice. Mhm. No to... Może jeszcze coś będzie. No tu chyba nic nie było, jeszcze się wrócę. Tu jest takie wejście na górę. Nie. Na dół? Też. Jak to, Maniu? No już właśnie dosuwam ostatnią, tą drugą skrzynkę. No, zaraz tam idę. Ty sobie tam lejesz tego ha. No właśnie. Dobra, otworzyłam drzwi. Dobrze, to co? W następnym odcinku przejdziemy sobie i pokażemy co dalej. Ja jestem zachwycona tym kostiumem, no, podoba mi się. Bardzo ładny jest. No, naprawdę. Jest bardzo ładny. To do usłyszenia. Tak, dziękujemy bardzo. Pa. No, dziękujemy, pa.